Celem działań warsztatów terapii zajęciowej jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. Aby uzyskać ten cel, podejmowane są liczne inicjatywy, które wiążą się z aktywizacją zarówno twórczą, rękodzielniczą osób niepełnosprawnych, jak i pozyskiwaniem nowych umiejętności zawodowych. Wykorzystując te przedsięwzięcia, warsztaty terapii zajęciowej organizują kiermasze wytworzonych produktów rękodzielniczych, a dochody uzyskane na tych kiermaszach przeznaczają na dodatkowe finansowanie działań warsztatów terapii zajęciowej. W ostatnim czasie pojawiły się również nowe przedsięwzięcia związane z działaniami zawodowymi i gospodarczymi, z realizacją usług gastronomicznych, cateringowych, adresowanych w pierwszej kolejności do osób starszych pozostających w domach. Warsztaty terapii zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes prowadzą zajęcia z aktywizacji w ramach współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w ramach projektu Pora na Aktywność. U nas przebywa 70 osób. Staramy się tak zróżnicować zajęcia, żeby każda z tych osób znalazła coś na miarę swoich możliwości psychofizycznych. Jedną z działalności jest roznoszenie posiłków do osób chorych, do osób niepełnosprawnych, osób starszych, których na terenie Nowej Huty jest bardzo dużo. Osoby niepełnosprawne, nasi uczestnicy bardzo dobrze sobie radzą z takim zadaniem i przy okazji uczą się wykonywać zadania potrzebne w przyszłości do wykonywania zawodu i podjęcia zatrudnienia. Inną bardzo skuteczną formą pracy naszych uczestników jest obsługa Muzeum Czynu Zbrojnego, znajdującym się na osiedlu Górali. To jest muzeum społeczne. Kombatanci, którzy tam zdeponowali swoje bardzo cenne eksponaty, które posiadali w domu, w ten sposób utworzyli muzeum. Nasi uczestnicy starają się utrzymać to muzeum w dobrej formie i przyjmować osoby z zewnątrz. Mamy kilkanaście pracowni o bardzo różnej tematyce. To jest pracownia kulinarna, pracownia gospodarstwa domowego, krawiecka, stolarska, plastyczna, działalność z muzykoterapii, która pozwala na rozwój bardzo różnych funkcji psychofizycznych u naszych uczestników. Praca z naszymi podopiecznymi wiąże się również z pracą z całą rodziną. Jest to czasem praca trudna, ze względu na to, że dla rodziców osoba niepełnosprawna jest kimś wyjątkowym. Uczymy tutaj naszych podopiecznych samodzielności, przygotowania do podjęcia pracy, obowiązkowości, punktualności. Współpracujemy z rodzicami dlatego, żeby w domu wykonywali to samo i żeby też byli uczeni tego, co my ich tutaj uczymy. A tu wspaniałe rysunki mamy. To są obrazy, uczestników. Mamy również kartki ręcznie robione. Widzę, Iza, że kończysz już swoją tkaninę. To już są kolejne kwiaty, które skończyłaś. A lubisz tkać? Tak, bardzo lubię tkać. Interesuję się tkactwem i malarstwem. A co się z nimi stało? Ktoś je kupił? Ktoś ma je u siebie powieszone w mieszkaniu? Część prac się sprzedała, a część po prostu podarowuję jako prezenty. Gdybyś mogła taką pracę w przyszłości podjąć, polegającą na produkcji właśnie takich pięknych tkanin, odpowiadałaby Ci taka praca? Tak, bardzo by mi odpowiadała taka praca. Kasiu, opowiesz o swoich pracach, ty wygrywasz nasze wszystkie konkursy, prawda? Jednak nie już poszło, kupił mnie instruktor. Instruktor, wszyscy się twoje prace, Kasiu, zawsze kłócą, bo tak się podobają. Głównie maluję zwierzęta. Moim motywem są zwierzęta i no i głównie tkaniu i malarstwie. Kasia maluje tak piękne rzeczy i tka, że rzadko mamy tutaj okazję widzieć jej pracę, bo błyskawicznie znikają. Fundacja Artes od 8 lat na krakowskim Kazimierzu prowadzi warsztat terapii zajęciowej, który rehabilituje osoby z niepełnosprawnością somatyczną. Zauważyliśmy już dawno, że produkty robione przez osoby niepełnosprawne bardzo podobają się, także turystom, którzy odwiedzają Kraków.
I w związku z tym od 2 lat z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej realizujemy projekt Pora na Aktywność, w którym przygotowujemy naszych podopiecznych rehabilitujących się w warsztacie terapii zajęciowej do podjęcia pracy. Ta praca będzie polegała na produkcji rękodzieła i jego sprzedaży. Mamy już ze sobą pierwsze takie przymiarki do tej działalności. Jest już sklepik, są już sprzedawcy, są już produkty, które przetestowały rynek. Także osoby niepełnosprawne tutaj na krakowskim Kazimierzu będą prezentować swoją twórczość, która jest bardzo ciekawa, ale będą też pracować. Będą aktywne zawodowo, będą aktywne społecznie. Mamy też pracownie komputerowe, gdzie nasi podopieczni fotografują pracę, przygotowują promocje na blogu, na stronę internetową, także istniejemy też w internecie i uczymy się, jak posługiwać się nowoczesnymi technologiami we współczesnym świecie, tak żeby zaistnieć i pokazać to, co tutaj się dzieje również w sieci internetowej, żeby dostęp jakby do tego, co tutaj się dzieje, był szerszy. Dla osób, które mają bariery takie fizyczne, gdzie problem w zasadzie zaczyna się już od wyjścia z domu, ponieważ potrzebny jest asystent albo potrzebny jest transport, to codzienne wychodzenie z domu i bycie aktywnym jest bardzo ważne. Ja myślę, że te aktywności, które my tutaj też proponujemy, są bardzo ciekawe i wiele osób mówi, że bardzo by sobie chętnie posiedziało, pomalowało różne rzeczy. Wszyscy teraz lubią siedzieć przy komputerze, także staramy się, żeby te aktywności były z jednej strony użyteczne i dawały w przyszłości zatrudnienie właśnie, ale z drugiej strony myślę, że są bardzo tutaj lubiane przez naszych podopiecznych. Tutaj jest nasz Krzysiu. Chciałbyś być dziennikarzem, prawda? Bardzo się interesuję polityką, sportem i kulturą. Moja książka trafiła na festiwal Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym. Piszę takie rzeczy lokalne. Często rodzina u mnie zamawia artykuły i nie mogę się od tego odpędzić. Wycinam kółka takie, bo ja robię kartkę takie. Przygotowujesz kartki? Kartkę. Przygotowuję. Są kartki okolicznościowe, tak? Albo z kwiatami. Ja w przyszłości chcę sobie poszukać jakąś pracę, żebym miał jakieś zajęcia, nie w domu siedział. Chcę pracować, jakąś pracę znaleźć, jakiś zawód, żebym coś robił. Jednym z typów organizacji pozarządowych, z którymi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podejmuje współpracę w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej, są warsztaty terapii zajęciowej. Oferta przygotowana przez warsztaty dotyczy sposobów spędzania czy aktywizowania osób niepełnosprawnych. To spędzanie czasu, spędzanie wspólnego czasu, czasu poświęconego na tworzenie, na poznawanie, na angażowanie się w różnego typu przedsięwzięcia, które służą antymarginalizacji czy włączaniu, społecznianiu osób niepełnosprawnych, to bardzo ważny obszar działania społecznego, który udaje się realizować właśnie w tym partnerstwie MOPS Kraków, WTZ, organizacje pozarządowe.